W Boss Monster powstanie minibossów, twoim celem jest wabienie poszukiwaczy przygód do swoich podziemi i pożarcie ich dusz. To pierwszy zdobędzie 10 dusz bohaterów, ten wygrywa. Jeżeli twoje podziemia nie będą wystarczająco śmiercionośne, poszukiwacze przygód zadadzą ci rany, a być może nawet wyeliminują z gry. W pudełku znajdziemy 5 rodzajów kart. Bossowie reprezentują graczy, czyli władców potworów, którzy znajdują się na końcu podziemi, czyli najbardziej po ich prawej stronie. Bossowie nie zadają obrażeń, ale mogą wabić poszukiwaczy danym skarbem. Ponadto każdy boss ma specjalną umiejętność, czyli awans, który zostaje automatycznie aktywowany za pierwszym razem, gdy wybudujemy 5 komnat. Wartość pedeków określa kolejność graczy w rundzie. Ten z najwyższą ilością będzie zawsze zaczynał, po nim druga osoba z najwyższą wartością itd. Komnaty dzielą się na dwa typy. Zwykłe, które można budować na pierwszym wolnym miejscu w podziemiach lub na wierzchu dowolnej komnaty, lub wypaśne, które można budować jedynie na komnatach posiadających przynajmniej jeden wspólny symbol skarbu. Serduszko symbolizuje liczbę obrażeń, jakie zadaje dana komnata poszukiwaczowi przygód, który do niej wkracza. Minibossowie to wzmocnienia, które można użyć do dowolnego pomieszczenia, które nie sąsiaduje z innym minibossem, zamiast akcji budowania komnaty. Kartę minibossa wkłada się pod kartę komnaty w taki sposób, by była widoczna moc z pierwszego poziomu. Każdy miniboss kosztuje jedną monetę. Raz na rundę można awansować minibossa, płacąc kolejną monetę i wysuwając jego drugą zdolność. Każda z mocy jest wówczas aktywna. W ten sam sposób możemy odkryć trzeci poziom minibossa, ale gdy użyjemy mocy z ostatniego poziomu, zostaje on zdegradowany do poziomu pierwszego. Karty czarów można zagrywać w dowolnej ilości, ale tylko w fazie rundy określonej na karcie, to znaczy w fazie budowy, fazie przygód lub w dowolnej z tych faz. Bohaterowie dzielą się także na dwa typy. Srebrnych, czyli zwykłych, o mniejszej liczbie życia oraz złotych, legendarnych, o większej liczbie życia. Każda z kart ma symbol skarbu, który wabi bohatera do podziemi, liczbę obrażeń, jakie bohater może przyjąć, zanim zostanie wyeliminowany, oraz liczbę ran, które bohater zada naszemu bossowi, jeśli przejdzie bez szwanku podziemia. Na początku należy przygotować talię bohaterów w zależności od liczby graczy. Przy dwóch graczach będzie to 13 typowych bohaterów i 9 legendarnych, przy trzech graczach 17 typowych i 13 legendarnych, a przy czterech graczach 25 typowych bohaterów i 17 legendarnych. Po przetasowaniu wszystkich talii z osobna tworzy się stos kart odrzuconych złożony z 4 losowych komnat i 2 kart czarów. Każdemu z graczy rozdaje się po jednej karcie bossa, którą wykładają oni na stole po swojej prawej stronie. Na rękę każdy dobiera 5 kart komnat, 2 karty czarów oraz 3 monety. Przed rozpoczęciem pierwszej rundy w kolejności odpowiadającej liczbie pedeków zaczyna grać z ich najwyższą liczbą, każdy kładzie zakrytą na stole jedną kartę komnaty. Następnie równocześnie kartę się odwraca i rozpatruje ewentualne efekty typu kiedy zbudujesz tę komnatę. Każda runda składa się z 5 faz. Najpierw odkrywamy tylu bohaterów, ilu jest graczy, a następnie każdy dociąga po jednej karcie komnaty. W fazie budowy każdy gracz może zbudować jedną komnatę lub jednego minibossa, odkrywając karty dopiero wtedy, gdy wszyscy gracze dokonali wyboru. Teraz następuje faza przynęty. Bohaterzy z miasta przenoszą się do wejścia tych podziemi, które mają największą liczbę pożądanych przez nich skarbów. W przypadku remisu, czyli gdy przynajmniej dwójka graczy będzie miała taką samą liczbę symboli, bohater zostaje w mieście. Teraz bohaterowie przechodzą przez podziemia, również w kolejności pedeków gracza. Bohater przechodzi przez komnaty od lewej do prawej i ma odejmowane tyle punktów życia, ile wskazuje siła obrażeń danej komnaty. Jeżeli mamy karty czarów działające w fazie przygody, to także możemy ich teraz użyć. Bohater umiera, gdy opuszcza komnatę z obrażeniami równymi lub większymi od poziomu swojego życia, a jego dusza zostaje pożarta przez bossa. Karta jest odwracana rewersem do góry. Jeżeli komnaty nie zabiorą bohaterowi wystarczającej liczby punktów życia, dochodzi on do bossa i zadaje mu ranę. Karta pozostaje odwrócona awersem do góry. Z końcem pełnej rundy, gdy wszyscy przeprowadzą już bohaterów, sprawdza się warunki zwycięstwa. Jeżeli gracz kończy rundę z 5 ranami, przegrywa grę. Jeżeli udało mu się zdobyć 10 dusz, wygrywa. W przypadku remisu odejmuje się sumę ran od sumy zebranych dusz. Wygrywa gracz z wyższym wynikiem. Jeżeli nadal jest remis, wygrywa gracz z niższą liczbą pedeków.
Boss Monster, powstanie minibossów, ma ponadto 5 dodatkowych wariantów gry. W trybie klasycznym podczas przygotowań do gry każdy z graczy dociąga 5 kart konne i 2 karty czarów, a następnie odrzuca 2 wybrane karty. W trybie trudnym stali usuwa się wszystkich bohaterów z 4 punktami życia. W wariancie Wybieram Cię na początku gry każdy gracz otrzymuje 2 karty bossów i wybiera jedną z nich. W trybie machinacji, jeżeli gracz nie zdobył w gruncie żadnej duszy, dobiera jedną kartę komnaty lub czaru. W trybie nieskończonego życia zaś gracze nie są eliminowani, gdy zostanie im zadana 5 rana. Gra się do momentu, w którym skończy się talia bohaterów. Wygrywa zaś osoba, która posiada największą sumę dusz, pomniejszoną o liczbę ran.